Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry Stellaris, z dodatkiem Utopia, gdzie gramy razem Kintów. I z tego co pamiętam, to przygotowujemy się do zaatakowania w końcu tego upadłego Imperium, które po raz drugi wypowiedziało nam wojnę. Co to jest? A ktoś tam anektuje poddanych, dobra. Mamy w tym momencie 62 tysiące, no 63 tysiące floty. Jeszcze tutaj troszkę między odcinkami zaordynowałem jakieś budowli. Jeszcze jeden pancernik budujemy. Jesteśmy troszkę z limitem spokojnie do przodu, więc myślę, że jeszcze trzeba by trochę dobudować tych jednostek. Wolałbym mieć, z tego co pamiętam, oni mieli około 70 tysięcy, żeby przynajmniej 70 tysięcy też mieć. Bo nie wiem, ile z tych naszych sprzymierzeńców do nas dołączy. W międzyczasie co mamy tutaj do... Na Iobisie mieliśmy instytut badawczy wybudować, tylko zdaje się, że wydałem całą kasę. To o tym będzie trzeba pamiętać. A druga rzecz, chyba Rurius skolonizowaliśmy. Tak, w związku z czym w ogóle jesteśmy z limitem planet bez problemu. Więc zastanawiam się, czy na Ruriusie w tym momencie nie zlikwidować też tego posterunku. Chociaż jesteśmy i tak na plusie z wpływami, więc nie ma to jakiegoś takiego pilnej sprawy. Ale można by zacząć kolonizować trochę dalej, dlatego że widzę, że tu nas podbierają awarzy, już nam dobrą planetę podebrali, a moglibyśmy kolonizować, no tutaj wyhaczyć trochę systemów, tutaj. Znaczy generalnie im więcej planet będziemy mieć, tym gorzej, jeżeli chodzi o wolniejszy rozwój nauki. Natomiast lepiej, jeżeli chodzi o limit marynarki wojennej. Więc zawsze któryś tam można by kolonizować. Tu jest jakaś planeta do kolonizacji, ale w słabej okolicy. Tutaj troszkę lepiej. A tu jest jakaś planeta broniona przez jakieś te... To mogłoby być dobre, ale na razie jeszcze jest za wcześnie na to. Zobaczmy, czy tu możemy wybudować ten instytut badawczy. Miało być to zamiast któregoś z naukowych tych. Mamy tu tylko jedno. Ten jest 5. Zastąpienie. Generator osłon. Instytut badawczy. 5-5-5 to i tak będzie lepiej. Możemy tak zrobić. Przy okazji tak. Mamy, co mamy? Gdzie jest tutaj? Krążowniki, pancerniki. Dwa niszczyciele. Jako osłona, bo by się przydało. Oni mają dużo myśliwców. Może jeszcze dwa myślice, myśli... Boże. Nie krążowniki, tylko niszczyciele. Montażownia niszczycieli. PD. Dowódca awansuje na nowy poziom. Aha, i kolonizacja jeszcze czegoś. Tutaj żeśmy pokolonizowali, tu nic nie możemy. W zasadzie tu nam zostało. Jakby tego Nugena, to jeszcze to jesteśmy w stanie wziąć. Nie, tej planety im tu nie odbierzemy. Choćby nie wiem co. Chociaż... Ja wiem, jak ten Nugen wygląda. Całkiem naukowo niezły jest. Weźmy, skolonizujmy. Może z Japrisa, nie wiem gdzie tu jest jakiś bliżej. Polgara, Tibor, Zupfarisa jest blisko. Te nowe ziomale mogą to kolonizować. Ok. Zaraz. Tam jakiś magnetyczny cud. Dobra, najpierw tak. Kolonia. Co tu jest? Propozycja pokoju. Tuxan Rema, status quo. Nie. Tym razem to już nie będziemy się, że tak powiem, tutaj z wami patyczkować. Co to jest? Magnetyczny tuc. Rurius 1. Silne pole magnetyczne tego światła od jakiegoś czasu wpływa na komputery. Co dziwne, efektem nie jest losowe zakłócenie. Zamiast tego komputery zaczęły pracować wydajniej niż zwykle. Badania fizyczne na Ruriusie. A co my mamy? A, tu. To jest Rurius. No tak, ale tu mamy zero badań fizycznych. To jest ta anomalia. Tylko tu nie mamy żadnych, że tak powiem, tych. Można by coś w tym momencie... Okej, tutaj zapamiętać i tego gościa przesunąć. Ale to na Ruriusie 1 było, tak. Magnetyczny cud. To tutaj warto by dobudować jak największą liczbę tych wszystkich... badawczych instytutów różnych.
ale to za chwilę będziemy o tym tutaj wracać. Tam się kolonizuje. Jeszcze jakiś pancernik można by tutaj popełnić. Jak będziemy mieć tylko kasę. Okej. Marin Karin, czas na płatki. Tibor 1, doniesienia wskazują, że w ostatnim czasie spadła wydajność pracowników, stawiając się kilka procent niższym, bla bla bla, stymulującego oddziaływanie. Zreformowanie drugie stadium badania pracy. Co oni tutaj robią? Naukowiec. Tibor 1. Statek badawczy. Gdzie jest Tibor? Tutaj. Projekty badawcze. OK. Statek konstrukcyjny. Jeden sobie tam czeka. A ten może tu zacząć. Stacje górnicze. Co tu jeszcze masz do... To możesz... Nie można tutaj. Dobra. Projekt czasowy. No to to jest to. To tam gość już poleciał. Rurius. Gostka tu. Zbuduj laboratorium naukowe. Nawet wymieńmy go. Co prawda będziemy mieć o jedność troszkę mniej, ale korzystajmy na razie z tego modyfikatora. Póki on jest. Praca ważniejsza od kwiatów. Zyskano badania socjologiczne. Minerały plus 10%. Dobra. Wracamy na Jobis. Statek badawczy, pomagaj w badaniach. Już nie pamiętam, czy myśmy stracili te wszystkie nasze statki badawcze, czy jak? Chyba tak. Przez przypadek gdzieś, tak mi się wydaje. 64. Jeszcze trochę tego jest. Do 70 musimy dociągnąć. Gdzie my mamy montażownię pancerników? Już nie pamiętam. Kolejną na Tarwal, coś tam. Okej, okay. I tu mamy też Akademia Floty i tak dalej, i tak dalej. Weźmy kolejny pancernik. Na razie myślę, że same pancerniki będziemy budować. Korwet. Ile mamy tych korwet? 60 korwet. Ja bym może jeszcze dobudował tych korwet trochę. Raz, dwa, trzy. Z pięć przynajmniej. Jeszcze jedną będziemy potrzebować. Co mamy tu? Czujniki, zasięg czujników, czujniki tachionowe. O, to trzeba będzie upgrade'ować. Obrona punktowa kolejna, dezintegratory kolejne, działka plazmowe kolejne, szybkość rozwoju kolonii. Weźmy to, co jest najtańsze. A gościu jakiś jest tutaj nieaktywny. O, ten się tu przeprowadził. Co mu tu wybudujemy? Co możemy w ogóle? Dzielnicę wypoczynkową. 4. Trochę by wypadało przyspieszyć naszą jedność. Ojeju, to znowu coś na tym Marharin Kaharin. Tabor 1. Wykazały mieszkańcy tego świata są bardziej skłonni do migracji na inne. Badanie nie sprawdziło, czy... Dobra, dobra. Szybkość migracji minus 70%. Rany na tym Tiborze, to się po prostu kotłuje. Ale dobra. Skoro mamy teraz zatrzymane, zobaczmy... Czy się upgrade'owały nam wszystkie nasze statki? Nie upgrade'owały się, więc musimy to powoli niestety zrobić. Nie wiem, czemu się nie upgrade'ował, jak miał, że tak powiem, wystarczającą ilość tutaj zasilania. Ten jest upgrade'owany, ten jest upgrade'owany, 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 ten też. Wszyscy są upgrade'owani, dobra. To jeszcze nasza flota. Niech się też upgrade'uje. Intrygujące. Bardzo intrygujące. Co to jest? Porozumienie badawcze Heitan, coś tam, coś tam. Gdzie to są... Którzy to są Heitanowie? United Hisma. To są jakieś takie ziomki, które były bardzo... Małe gdzieś. Fevarian, Hisma, Skylradi. To są ci.
Aha, ci co tak nas obtoczyli tu naokoło. Bardzo nas lubią. Mniejsza siła. 11-10. Można by zawrzeć dalsze porozumienie. Tylko oni nie bardzo chcą. Teraz już. Zatwierdź. Maharin Kohorin, znowu, kurczę, Tibor. Wydajność się przestała spadać, ale Jobis ma problemy komunikacyjne. Wysocy reagują użytkownicy, są coraz bez zdystansowania, się pracownicy narzekają. Dobrze, hech. Wysłać administracyjną grupę zadaniową, kot fiołkowy. Zreformowane czwarte stadium daje sobie minerały plus 5, zadowolenie minus 10. A? A jak jest z zadowoleniem ogólnie? Można sobie pozwolić na minus. Dobra, ci się zgodzili. Jobis. A, jeszcze Ergon. Korwety. Ile ich tam mamy? Korwet mamy. Dobra, 65 niech będzie. A, pancernik 1400. Potrzebujemy to jeszcze trochę. Co oni tyle od nas chcą? Nie chcemy pokoju na drzewo. Znaczy, że się boją. A, gdzieś my jeszcze produkowaliśmy tych. Na Wirze, na Jon są armie. Dalej rekrutujemy ich. Te, które są. Może prześlijmy z powrotem na Wir. Ojej, jaka tu flota wielka. Wir. Już nie mogę tej planety naszej zobaczyć. W takim tłumie tych wszystkich tutaj statków. A, nie wiem, czy tam jesteśmy w stanie zdesantować, czy mamy miejsce na tym Wirze. No jak na Rurius się tam, że tak powiem, można upgrade'ować trochę kosmoport. Na Wirze jest wszystko upgrade'owane. Obserwatorium, Cemesta nic nie potrzebuje. Rurius, maksymalny kosmoport. O, jesteś, znowu jakiś ma zdradziecki zarząd. Tibor 1, zespół odobrowy jest wysłany na powierzchnię w celu naprawy sobie przeszedł na stronę wroga. Kurczę, co się na tym Tiborze tam dzieje? Ale to jest mało istotne. Żeśmy to i tak skolonizowali tylko po to, żeby sobie zwiększyć tutaj limit marynarki. Tego gościa możemy już dać, niech trochę przetworniki energii. Statek konstrukcyjny, ten niech tam zostanie. Ten wybudował wszystko, co miał, to jest u nas. Nie został zajęty. Tu się kolonizuje, więc możemy... Construction complete. Możemy go, Nugana, tutaj zbuduj stacje górnicze. Akurat nie ten wysłałem, co trzeba, więc tego weźmy, dajmy za to tu. Leć tu. Jak tam nasza flota? 68 tysięcy. No dobra. Na Wirze nie wszyscy się... Nie, są na Wirze. Wylądowali wszystkie. Kolonie mamy, jesteśmy znowu ten. Trzeba nowy utworzyć sektor. Nugan, kosmoport. W zasadzie moglibyśmy nie laserowe kosmoporty robić, tylko inne, ale dobra. Ten gostek, zbuduj. Przetworniki energii. Dobra. Przetworniki energii. Będziemy energii potrzebować, bo już jesteśmy na minusie ze względu na kolonizację pewnie. Tak? Co to nagle tak spadło? Kosmoport, powierzchnia, planeta. 47, może się dykty skończyły. 112 możemy wydać takie coś, żeby trochę poprawić sytuację. Tu jakiś znowu gostek jest. No to robimy... Przetworniki energii. Dostęp do stacji. Sovereign Abraxi System.
Którzy to są? Bo już nie kojarzę. To są ci. Żeby mogli tam kolonizować. A niech będą. Co mamy? Muzeum z autokustoszem. Dobrze. Gdzie to się wytwarza? 10. Miesięczna jedność plus 10. Modyfikator Imperium. Okej. Okay. To trzeba wybudować na pewno. Klonowani komandosi to jest jakaś rzadka. Cytadela wiary, przywracanie klimatu, regenerująca tkanka, klonowani komandosi. Ten gość trzeba by wymienić z tym. Leila, dajmy tutaj Leilę. Ok. Natomiast tutaj mamy dowodzi. Możemy tego wziąć. Teraz mamy bonusy tak jak trzeba. A statek badawczy możemy przydzielić mu tego pustego. Statek badawczy. Hop. Pomagaj w badaniach. Dobra. Co ja to miałem zrobić dalej? Wypowiedzenie wojny. Heitan Serene Commonwealth wypowiada wojnę. Wow. To chyba się musimy spieszyć. 24 tysiące, floty desantowe. Chcą coś uczknąć, widzę tutaj. Chcą coś uczknąć sami. To w takim wypadku nawiżę armię. Można by tutaj też zacząć rekrutować jakieś armie psioników. Które to były lepsze? 3, 9, 7, 8. Te były lepsze. Ksenomorfy, tylko one się strasznie dużo, że tak powiem, produkują. Weźmy tutaj. Chyba trzeba będzie ich teraz tutaj jakby już zaatakować. 68 tysięcy. Jobis. Kosmoport. Pancernik. To będziemy mieć prawie 70 tysięcy. Myślę, że jest duża szansa, że chociaż kurczę. Głupio byłoby zaatakować, a później inni na tym skorzystają. Najlepiej byłoby ich zwabić, ale oni nie wyściubią tam, że tak powiem, nosa. Maharin Kaharin, o rany, znowu. Co oni tam chcą? Nasze zdalne zarządzanie działa już pełną parą, dobra. Weźcie już, nie denerwujcie mnie tą Maharinem całym. Co my tu będziemy mieli? Dezintegratory jonowe. Mamy jakąś w ogóle okręty, które coś takim się czymś posługują? Chyba nie bardzo. Nie, nie mamy. To nam nic nie daje w ogóle w tym momencie. Tarwalalim. Pancernik kolejny. A, mieliśmy sektor jeszcze utworzyć. Właśnie, sektor. Może odzyskamy tą planetę. Czy tu zrobimy sektor, czy ten rozszerzymy? Zaraz, zatrzymajmy to na chwilę. Nie, nie rozszerzymy tego, bo tu mamy dziurę w tym momencie. Musielibyśmy to skolonizować. Wtedy by się ta dziura zamknęła. Ile mamy w ogóle tych sektorów? Możliwości jeszcze? A, jeszcze mamy. Tu można spokojnie zrobić sektor. Okej. Okay. Dało się to połączyć jednak. Okej. Okay. To możemy taki sektor dziwny zrobić. I przy okazji można by jeszcze Delta Pavonis skolonizować tego Imargulana. Wpływy mamy. Co to jest? Naturalne piękno. A! Nifra, Redor, Tibor. Nie Tibor. Upfaris 75%, 95% ci mają. Świat arktyczny. Tu im damy, niech kolonizują. A ten sektor można by od razu zrobić tak. Tych sektorów to mamy już od groma jeszcze trochę. Tu można by przydzielić do Polgary jakiegoś zarządcę. Mamy jeszcze nie. Ale jednego bym potrzebował. Przywódcy, poszywódcy. Mamy generała, więc w zasadzie moglibyśmy tam jednego zrekrutować zarządcę. Ale dobra, mamy mało wpływów, to na razie zostawmy to w spokoju.
Dobra, wielki dzień nadchodzi. Ataku. Propozycja pokoju. A ci się coś, że tak powiem, próbują, czy nie? Wszyscy chyba się nastawili na to imperium opadłe w tym momencie. Construction complete. 400 czy 422? 68 tysięcy. No to będziemy mieć 70 tysięcy. Tylko teraz tak. Construction complete. Research complete. Dezintegratory. Jeszcze fazowe. Laboratorium. Lanca kolejna. Torpedy neutronowe. Róbmy te torpedy neutronowe. To by się mogło przydać do tej walki, tylko ile tam to trzeba czekać? 41 miesięcy, no trochę jest. A te bonusy do tych szybkości statków jeszcze mamy. Statek konstrukcyjny. Tu możemy im coś wybudować. Stację wojskową możemy im wybudować. Ale nie wiem, czy tutaj się nie wkurzą, że tak powiem. Zobaczmy. Przelecam tu. No nie, nie uważają tego za zagrożenie. Tego też nie będę uważać za zagrożenie, jak to wybuduje? Ciekawe. Żeby im tak pod nosem zrobić. To jest śmieszne. Skok tutaj zrobić. O rany. Co oni tam znowu tam chcą? Tibor 1. Zarządzanie nie jest łatwe. Rządząca rada podobno zyskała lojalność tam sił zbrojnych. Nie chcą coś tam. Odurzające rośliny są całkowicie kontrolowane, izolowane tereny zamieszkania. Wszystkie zmiany mianowicie zostały anulowane. I bardzo dobrze. Tak było, trzeba od razu zrobić. A zaraz, bo nie chcę się tam zgapić z tamtym, a ten statek konstrukcyjny co może robić? To jest Nation of Avar. Więc cóż, na razie się udajmy tutaj. A ile tu im dni zostało? 2 to jest powiedziane, ile dni? Nie jest powiedziane. O! Tradycja. To akurat się bardzo dobrze składa. Wielka gra. Produkcja jednostkowa wzrosła o 10% za sąsiedniego rywala. Dobra, na razie nie mamy rywali, ale mamy możliwość wybrania w końcu korzyści z rozwoju. No i teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Imperiali Privilege, układy głównego sektora, to by się przydało. Ale nie teraz. Koszt usuwania przeszkód nie. Świat błogosławienie, zadowolenie populacji, wytwarzanie jedności. O, jedna wizja. Plus 30% atrakcyjność to niekoniecznie. Szkody zadane upadłym imperium plus 33%. Szkody zadane przebudzonym imperium plus 33%. To na pewno dałoby nam bardzo dużo. Bo od razu 33% byśmy mieli teraz. Co mamy dalej? Zasięg granic też by się przydał. Super konstrukcje szybciej budowane, obrońca galaktyki. To też się na pewnym etapie przyda, nieproszonym dziwolągom zbuntowanym, bo pewnie niedługo nas tam będą najeżdżać. Galaktyczny podział pokaz siły, limit marynarki plus 200, to by nas urządziło. Budowniczowe światów to może nie. Transcendencja. Jesteśmy u progu przebudzenia pradawnej potęgi psionicznej naszego gatunku. Nasze umysły są gotowe i słyszeliśmy szepty o eterycznym świecie istniejącym poza naszym. Wszyscy przedstawiciele naszego gatunku zyskają dostęp do pełnych psionicznych możliwości. Ta transcendencja by się nam przydała, bo pytanie, czy my potrzebujemy w tym momencie czy my potrzebujemy te 33% do walki w tym momencie z tym upadłym imperium. No właśnie, z upadłym imperium.
Bo szczerze mówiąc, na jedną walkę w tym momencie, gdzie już i tak oni się boją i wszyscy są przeciwko nim, nie jest to takie chyba moim zdaniem konieczne. A transcendencja posunęłaby nam troszkę fabułę tutaj do przodu. Moglibyśmy mieć dostęp, tam są różne takie ciekawostki, o których czytałem, ale których jeszcze nie zaznałem i chętnie bym to zobaczył. Z drugiej strony też by się nam przydały limit marynarki wojennej, bo wtedy moglibyśmy sobie zrobić większą flotę. Aczkolwiek z tym też trzeba uważać, bo jak się ma flotę za dużą, to wtedy dopiero te kryzysy się pojawiają niektóre. No czy ewentualnie mistrzostwo, nie, imperialny przywilej, a układy głównego sektora to nie jest takie konieczne. Ale bardzo by mnie ta transcendencja w tym momencie interesowała. No nie wiem, będę się musiał nad tym troszeczkę, myślę, zastanowić. Zwłaszcza, że dobiegamy powoli do końca tego odcinka, więc można by zrobić rzeczywiście parę minutek krócej. A ja do następnego odcinka się troszkę zastanowię i cóż. I zobaczymy. Zobaczymy, jak tutaj, że tak powiem, cała sytuacja się rozwinie. To na razie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za polubienia, komentarze. Cześć i do zobaczenia.